energetyki i tak dalej. Dlatego niestety bardzo ważna jest ta koncepcja, zarówno organizacyjna, jak i metodologii rozwoju. Jak raz przyjmiemy złą metodologię i zaczniemy coś robić po kawałku, to już potem się nie wrócimy do zbiorczych. Na poziomie powiatu rejestracji podlega, na poziomie gminy rejestracji podlega, na poziomie szkoły i tak dalej, prawda? I wszyscy wiedzieliby, o co chodzi, nie byłoby błędów. Na nieszczęście dla Was, a szczęście dla mnie, nikt tego nie zrobił i do 2018 roku nie zamierza robić. Więc takie firmy jak moja będą miały zrobić. Dlaczego? Bo ustawa zawiera katalog podmiotów i operacji zwolnionych z obowiązku rejestracji. I cokolwiek wyłonimy u siebie, weryfikujemy w tym katalogu. Nie ma aktu prawnego rangi ustawy, które pracodawcy firmy prywatnej upoważa do weryfikacji niekaralności księgowego, tak, kasierki, magazyniera. Niestety nie.